wyjątkowo w szkole pozwalam wyjąć telefon. Dobra. I powiedz mi, co mam wpisać w telefon w wyszukiwarkę, żeby znaleźć muzykę, którą ty słuchasz? Może pan wpisać po prostu jajko. Jajko. Tak, i to jest taka muzyka, bym powiedziała, wymyślona przez jakieś dziecko. I ona jest generalnie popularna na TikToku i w ogóle. I młodsze roczniki generalnie się bardzo tą muzyką, tak bym powiedziała, jarają. Generalnie kręci ich to i słuchają tego. Jajko. Bardzo duże jajko. Jest bardzo chrupiące, bo jest w skorupce. Gdy go ugotujesz? Rozumiem, że znasz dalszy tekst? Znam. Jak to dalej brzmi? Gdy go ugotujesz, to już go spróbujesz. Jajko. Bardzo duże jajko. I go też spróbujesz. To się nie otrujesz. To go pomalujesz. Na czerwono! Co mam wpisać, żeby znaleźć jakąś muzykę, której ty słuchasz? Na przykład Bardzo mała żaba. Bardzo mała żaba, nie sobie nie mała, pojechałam z kolegami na obóz i ogólnie tak mój kolega go puścił i już to się tak rozdało na cały obóz i każdy już zaczął tego słuchać. Słucham Mako. Jakie on ma piosenki, ten Mako? Puściłem bąka na pogrzebie. Puściłem bąka na pogrzebie. O, 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 jak ja z tego się wygrzebię. On utworzył jeszcze taką piosenkę Siku, siku, mocz. Co? 5 milionów wyświetleń. Jest to popularne? Siedzę sobie na drzewie i nikt o tym nie wie. Zrywam sobie liście, a wy sobie poszliście. Skoro już poszliście, to mogę śpiewać sobie o czym tylko chcę, nawet i o tobie. Domyślam się, że znasz dalej słowa. Nie będę śpiewał o księdzu Sandomierza, będę śpiewał o tym, co wychodzi z pęcherza. dalej zostawmy. Skibidi Toilet. To się tak nazywa, Skibidi tak. Toilet. I o co, to jest ktoś, jak się nazywa, artysta, który wykonuje ten utwór? Przemek Best Games. Skibidi Toilet goni mnie, śpiewając tę piosenkę. Pomaga mi kameramen, lecimy ratować ziemię. Jesteśmy niepokonani. Ale z ciebie, Bambik, to jest utwór, którego pan nie zna. Ha, 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 ale z ciebie, Bambik, czemu nie masz fałdolców? Fałdolca to jest taka waluta w jednej grze. Okej. A Bambikiem kogo się nazywa? Osobę, która ich nie ma. Nie wyzywajcie mnie, że jestem Bambikiem, po prostu nie mam fałdolców. Słucham Odetariego i Lumi Ateny. To są wykonawcy muzyki Sigilcore. Co to jest Sigilcore? To jest taka muzyka elektroniczna bardziej. Okej, to ja sobie to włączę. Włącza mi się taki dziaders, że to dziwne bardzo, bardzo jest. No, bo na początku można tak pomyśleć, ale dla niektórych może być okej. Okay. No, jestem jedną z tych osób. Powiedz mi, co mam wpisać, żeby znaleźć te przyspieszone piosenki na przykład? Speed Socks. Dlaczego ci się to podoba? Jak są wolne czasami i nieciekawe, no to też wtedy, jak są przyspieszone, to są takie rytmiczne, fajnie się na przykład do nich tańczy. Mops, mops, to jest fajny koks. Po prostu mops, czy jak się cały utwór nazywa? Chyba po prostu mops. To jest taka muzyka do śpiewania, czy taka do pośmiania się? O co to jest? Chyba to taka do pośmiania się. Mops, mops, to jest fajny koks. Uwaga, idzie ogromny mops. A to jest właśnie słucha, że naprawdę się rusza, że to jest fajna muzyka, czy dla Beki bardziej? No dla Beki. Mops, mops, to jest fajny koks. Gdy go masz, to jesteś sztos.